Dramatyczne sceny rozegrały się w Białym Domu. Prezydent Barack Obama osobiście i krwawo rozprawił się z intruzem, który zakłócił mu nagrywanie wywiadu dla telewizji CNBC. Obama po raz kolejny pokazał, jak bardzo naturalnie i swobodnie zachowuje się przed kamerą. Najpierw usiłował złapać naprzykrzającą się muchę. Mówił do niej: wynoś się stąd. A gdy się nie usłuchała, poczekał na swoją ofiarę i bezlitośnie dokonał egzekucji. Wyraźnie zadowolony z siebie, prezydent pytał dziennikarza: to było całkiem imponujące, czyż nie? Był pod tak dużym wrażeniem całego zajścia, że nawet zachęcał operatora do sfilmowania zabitego owada. Na mapie ekstremalnych sportów pojawiło się nowe miejsce. Wciąż aktywny wulkan Cerro Negro w Nikaragui przyciąga coraz więcej miłośników adrenaliny. By dotrzeć do krateru, trzeba wspiąć się na 728 metrów ponad poziom morza. Do dyspozycji turyści mają specjalne drewniane deski, kombinezony oraz ochraniacze. Taki sprzęt, kilka wskazówek i poszukiwacze mocnych wrażeń gotowi są do jedynego w swoim rodzaju zjazdu. Pędząc w dół, zbocza rozwijają prędkość nawet do 50 km na godzinę. Poziom adrenaliny podnosi fakt, że Cerro Negro to najbardziej aktywny wulkan w Środkowej Ameryce. Czy szybki. Trany wzięliśmy, musiał pokonać przeszkodę, która mu wyrosła na drodze. Trzeba postawić ławkę. Zadowolony, nie widać, że nic się nie stało. Popatrzmy raz jeszcze. Tu nie trafił, ale to nie jest ważne. Akurat ważny jest ten moment. I uwaga, hop. A nie, jednak inaczej. No na pewno nie pomyślał, że to koniec gema, to pewne. A my wracamy teraz do gorących politycznych. Gorących, no właśnie, także prześwietlonych trochę informacji z polskiej polityki i z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Cholewiński teraz o specjalnym spotkaniu polityków PiS-u na temat eurowyborów. Wczoraj uchwała, jak już mówiłem o tym, że zadowoleni są, komitet polityczny przynajmniej zadowolony jest z wyniku tych eurowyborów. Właśnie wspominałem też o zamkniętych drzwiach dzisiaj. To wiemy, że będą, Michał, zamknięte drzwi, ale nie do końca chyba wiemy, gdzie będą te drzwi zamknięte. Bardzo tajemniczo. Zapis eksperymentu z udziałem Johna Chenga, ucznia jednej z wielkich szkół taoistycznych Grzmotu i Błyskawicy, pokazuje, że wiara w uzdrawiaczy nie jest jedynie zabobonem. Człowiek ten potrafi zapalić papier, używając swojej energii, chi. Jego zdaniem jest to podstawowa energia, dzięki której wszechświat jest żywą istotą. Oczywiście jest to energia niewidzialna. John Cheng przez wiele lat medytacji doprowadził siebie do stanów, w którym może przekształcać chi w energię elektryczną czy jakąkolwiek inną. W 1988 roku powstał film dokumentalny Ring of Fire, w którym uzdrowiciel pokazuje, na co go stać. Okazało się, że mężczyzna potrafi generować wewnątrz swojego ciała potencjały elektryczne jak węgorz. Prąd przenoszony jest przez jego ręce na igły do akupunktury i dalej do ciała pacjenta. John Cheng twierdzi, że każdy z nas ma w sobie energię chi. Trzeba ją tylko odpowiednio pobudzić.